8 lutego ruszyła na Warmii i Mazurach kampania prezydencka Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji przedstawiono regionalną drużynę Kosiniaka. Został powołany wojewódzki sztab wyborczy. Przewodniczę ja jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powołani są koordynatorzy. Na spotkaniu obecni byli także wolontariusze. Ich koordynatorem została ogłoszona Sylwia Jaskulska. Znam prezesa od wielu lat. To niezwykle pracowity i odpowiedzialny człowiek. Następnym krokiem kampanii będzie rejestracja Krajowego Komitetu Wyborczego i zbieranie podpisów poparcia. Myślę, że w miarę reprezentatywności każdy powiat, tak jak poprzednio, dostarczy taką pulę, żeby kilka, a nawet kilkanaście tysięcy w regionie tych podpisów było. System partyjny to nie jedyny sposób zbierania podpisów. Można pobrać listę bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych. To jest już uruchomione i oczywiście wolontariat. Program wyborczy, jak zapewniają zwolennicy Kosiniaka-Kamysza, skierowany jest do wszystkich Polaków i obejmuje propozycje rozwiązań systemowych w ważnych obszarach życia społecznego. Tak jak kwestia dowolnego płacenia ZUS-u przez osoby samozatrudnione, czy kwota 8 tysięcy wolna od podatku. Następnie sprawa bardzo istotna, emerytura bez podatku. To jest powszechnie, popularnie akceptowane, ponieważ wszyscy płacimy podatki. Jeżeli idziemy już na zasłużoną emeryturę, która zbyt długo przecież nie trwa, to po co jeszcze raz płacić podatek? To jest wymierny wzrost świadczenia emerytalnego dla każdego emeryta w Polsce. Jest zabieganie też o pakt dla zdrowia. To jest bardzo ważne. Wiemy, że ze służbą zdrowia nie jest najlepiej i potrzeba rozwiązań systemowych. Mówi się o tym, żeby 6,8 PKB szło na służbę zdrowia i aby po prostu systemowo poprawiać ten stan, który mamy bardzo trudny. No i oświata, szczególnie w ujęciu gminnym, powiatowym. Musi być tak, że subwencja oświatowa idąca z państwa zabezpiecza po prostu wynagrodzenie nauczycieli. Jeżeli tak będzie, to wtedy samorządy, sprawy bieżące, sprawy infrastruktury, wyposażenia szkół, no, będą miały w realizacji i spowodują, że będzie to bardzo dobrze wykonywane. W sobotę zebrała się drużyna Kosiniaka, lecz lista chętnych, pragnących w niej grać, nie została jeszcze zamknięta. Żeby wygrać wybory prezydenckie, zapraszam do drużyny Kosiniaka. Również można znaleźć to na wyszukiwarce, ale też na Facebooku, wpisując drużyna Kosiniaka. Najbliższe miesiące to dla sztabu Kosiniaka-Kamysza czas wytężonej pracy. W marcu prognozowana jest wizyta kandydata do Pałacu Prezydenckiego w naszym regionie.